Tu Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i nasz podcast Wielogłosy. Opowiadamy o kulturach i religiach Mazowsza. Odcinek drugi. Czemu Sikh nosi turban? Sikhowie są zauważalni tak, w Polsce. Z powodów takich kulturowo-religijnych noszą turbany. Oni są widoczni, tak, bo oni są bardzo kolorowi, tak można powiedzieć. Ich widać na ulicy, chociaż więcej ich widać już w tym rejonie przywarszawskim, bo tam jest świątynia i oni się tam bardziej kręcą. Gurudwara powstała w Raszynie w 2004 roku. Jest jedyną świątynią sikhijską w Europie Środkowo-Wschodniej. Społeczność Sikhów w Polsce liczy około 5 tysięcy wyznawców, a na świecie około 27 milionów. Wyznawców sikhizmu można spotkać na całym świecie, jednak większość z nich żyje w indyjskiej prowincji Pendżab, gdzie w XV wieku powstał sikhizm. Zajrzyjmy teraz do świątyni w Raszynie. O tym, jak trafić do Gurudwary, opowiada Helena Pacer, antropolożka kulturowa z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona stoi sobie przy ulicy na skraju, która rzeczywiście jest trochę na skraju Raszyna, to znaczy na samym gdzieś tam początku, przez granicę strefy biletowej. I świątynia jest umieszczona w takim normalnym domu, powiedzmy jednorodzinnym, tak? Tylko taki jest spory i do tego jest tam dobudowany taki przybudówka, gdzie jest też miejsce, gdzie można przyrządzać posiłki i jeść. I obok jeszcze taki mniejszy jakby domek, gdzie można tam nocować, mieszkać i tak dalej. Jak się koło tej świątyni przechodzi, to właściwie można przejść i nie zauważyć, że jest to świątynia sikhijska. To, co ją wyróżnia i dla osób, które znają tą grupę i wiedzą, że istnieje taka religia jak sikhizm, no to będą wiedziały, że taka ta złoto-pomarańczowa, no ale oni mówią złota flaga sikhijska tutaj powiewa, no to rzeczywiście będzie ten znak rozpoznawczy. Bardzo często na podwórku siedzą też sikhowie, sobie tam rozmawiają, stoją i to jest taki znak wyróżniający i to rzeczywiście świadczy o tym, że coś tam się dzieje. Zatem wędrując ulicą na skraju, warto wypatrywać flagi sikhijskiej, a także charakterystycznego znaku wyrzeźbionego na ogrodzeniu. Świątynię odwiedziliśmy jesienią 2022 roku. Oprowadzał nas JJ, Sikh mieszkający w Polsce od 1989 roku. JJ jest administratorem świątyni, z Gurudwarą związanym od początku jej powstania. Lory, które są takie pomarańcze i niebieskie, tak? Tam zawsze pani wiedziała, to się nazywa Kanda, to jest taki znak Sikhu. Zawsze ta flaga jest ważna dla świątyni sikhowskiej. Oczywiście tu my robiliśmy na odpowiedniej wysokości, bo nie możemy koło lotniska i tak dalej. Ale znaczenie jest takie, że może być jak najwysoko, żeby daleko było widać, że dobrze. To jest te miejsca, gdzie można przejść, dostaniesz miejsca do spania, do jedzenia i tak dalej. Ten znak, który też pani widzi, to się nazywa Ek Onkar, to oznacza Bóg jest jeden. Od tego się właśnie zaczyna nasza księga i to też pozwolił nam właściciel tego budynku, że jak tu wynajmowaliśmy, bo ten mur był robiony też wspólnymi fundaszami, na przykład właściciela i nasze, że on pozwoli, że możemy tu umieścić ten znak. No tak. Gurudwara to nie tylko miejsce religijne. Drzwi do świątyni są zawsze otwarte i odwiedzić ją może każdy. Przychodzą tu nie tylko Sikhowie, ale również Hindusi innych wyznań szukający podobnej wspólnoty doświadczeń i miejsca, które przypomina im Indię. It gives me peace, irrespective of... Daje mi pokój.
niezależnie od tego, co dzieje się w moim życiu. Daje mi pokój niezależnie od tego, czy rozumiem słowa, czy nie. Daje mi to poczucie wyciszenia. Nawet jeśli jesteś sam w kraju, gdzie nie znasz dosłownie nikogo, tu możesz znaleźć poczucie przynależności. Ludzi takich jak ty. Usłyszysz tu podobne głosy. Zobaczysz ludzi noszących podobne stroje, jedzących takie samo jedzenie. Chodzi o całe to doświadczenie. Jeśli tęsknię za domem, mogę po prostu przyjść tutaj. Wszystkie świątynie sikhijskie są otwarte dla wszystkich przybyszy, bez względu na porę dnia, nocy. Pełni taką rolę takiego miejsca wsparcia, takiego drugiego domu, tak? Odtworzenia trochę tego świata, który się zna z domu. No i też takiego świata społecznego, tak, no tutaj tak naprawdę tworzą się różne kontakty społeczne, no można dzięki świątyni, no można czy znaleźć jakąś pracę, może ktoś będzie o czymś słyszał, czy mieszkanie, tak, czy można też dostać jakieś wsparcie, więc to nie jest unikalne, bo ogólnie miejsca kultu, świątynie, kościoły, różne kaplice, tak w różnych kontekstach kulturowych. W momencie, kiedy ktoś przyjeżdża jako osoba mobilna, migrant albo uchodźca, to z reguły gdzieś tam się zwraca do takich miejsc jak miejsca kultu i te miejsca pełnią taką funkcję wspierającą, funkcję społeczną, tak, że to nie jest tylko ta funkcja religijna, takiego wsparcia duchowego, ale też społeczna. Dla mnie to jest wszystko, ja bym tak powiedział. Bo to był taki moment, może troszeczkę takiej historii, to był taki moment też w moim życiu, gdzieś wszystko się, coś się złamało, bo straciłem w ciągu 9 miesięcy 3 członka rodziny, starszego brata, matkę i ojca. A to był taki moment, jak człowiek jest poza krajem, żeby szukać takiego ukojenia. Także ja mogę powiedzieć, dla mnie to jest wszystko. Dlaczego akurat Rashin stał się celem podróży migrantów z Indii, w tym Sikhów? Migracja hinduska do Rashina nie jest kwestią nową. Tak naprawdę zaczęła się gdzieś jeszcze pod koniec lat 80., początek lat 90. I to była migracja typowo ekonomiczna, związana z rozwijającymi się centrami handlowymi. I w ogóle przedsiębiorczością. To głównie dotyczyło handlu tekstyliami, ubraniami i to jest zarówno w centrum handlowym w Nadarzynie, w Jankach, czyli w okolicy Rashina. I to była taka pierwsza fala migracji z Indii. I w ramach tej migracji z Indii przyjechali też Sikhowie. Ta migracja hinduska nie była duża, ale to byli ludzie, którzy właśnie działali w handlu, zakładali jakieś biznesy. I od tekstyliów weszli później na rynek mebli tak zwanych kolonialnych, które w Polsce właściwie oznaczają meble sprowadzane z Indii albo robione w stylu takim indyjskim, czy z drewna, które występuje w Azji Południowej albo Południowo-Wschodniej. I to jest też kolejna taka nisza, w którą weszli Hindusi. A później też zaczęły się różne biznesy mniejsze, częściowo związane z gastronomią. Na przykład powstały pierwsze restauracje hinduskie, też pierwsze sklepy sprowadzające tak zwaną żywność orientalną, czyli w praktyce tutaj głównie indyjską, ale też czasami z innych miejsc. To, czego nie widać na pierwszy rzut oka, ale to jest bardzo ważne, to jest to, że wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do Polski, to już zrobili pewien wysiłek, zainwestowali. Tak? To jest inwestycja w przyszłość, myśli się o dzieciach, myśli się o rodzinie, myśli się o tym, żeby zbudować lepszą przyszłość swojej rodzinie, żeby zarobić. Sikhowie zaczęli zapuszczać korzenie i tworzyć w Rashinie swój nowy dom. Jednak odmienny wygląd, rzucające się w oczy turbany, inny język i obyczaje, to wszystko sprawiło, że początkowo było im trudno. Powstanie świątyni również wzbudzało wśród niektórych mieszkańców obawy. Było to coś nieznanego. Tak samo tak jak w 2004 otworzyliśmy tutaj, no to no, troszeczkę była tutaj obawa społeczności tutaj, okolice, co to jest, jak to jest.
zawsze są trochę na celowniku, na widelcu, no jakby nie jest tak, że można się schować w tłumie. I to niestety też czasem powoduje, że są celami jakichś ataków czy słownych, czy fizycznych. Z obu stron był taki lęk, no bo niewątpliwie Sikhowie i w ogóle Hindusi doświadczali różnych negatywnych komentarzy, albo komentarzy, których nie rozumieli, albo jakichś gniewnych gestów, albo wręcz przemocy jakiejś fizycznej. Więc bali się chodzić sami, więc na przykład chodzili grupkami, co z kolei powodowało strach Raszynian, tak? Czyli właśnie ludzie, którzy tam mieszkali w Raszynie, trochę tak opowiadali z takim trochę strachem, że no tutaj chodzą takie grupki takich, prawda, ciemniejszych osób. No ale to wszystko wynikało z tego, że sami Sikhowie się bali chodzić po tym Raszynie. Sikhowie są wkojarzeni z tym turbanem i długą brodą zawsze jak no, terroryści. Ja wprost będę mówić o tym, tak? Jeździł, chodził na ulicy albo to, że na cięcie słuchane słowa Bin Laden. Ale tak nie jest, bo to jest naprawdę religia pokojowa i Sikhowie to są osoby, które też w tym momencie, bym powiedział, Indusi generalnie, są osoby, które zawsze są pomóc. Tak? To jest bardzo otwarta religia, traktuje wszystkich równo i naprawdę na postawy, które tak jak wcześniej mówiłem, praca społeczna, pomagać inną osobą. Także naprawdę mi się wydaje, że tutaj nie ma się bać, a po prostu w tym momencie trzeba się poznać tego. I my jesteśmy po to tutaj, że jeśli są jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to możemy tego wyjaśnić. Było też kilka razy na samym początku, też, gdzie policja się interesowała lokalnie, to ja po prostu oczywiście odprowadziłem im, podałem swój numer telefonu i jakiekolwiek pytanie, kiedykolwiek, to proszę do mnie zgłosić. Bo wiadomo, jeśli coś nie jest znane, to na początek jest zawsze obawa. Jednym z miejsc, które wspiera mówienie o różnorodności kulturowej gminy Raszyn, jest Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie. Dyrektorka biblioteki, Magdalena Golec, opowiadała nam, jak obecnie postrzegani są Sikhowie. Oni są takimi filantropami, moim zdaniem. Tak to widać na zewnątrz, tak? Że oni każdego przyjmą, każdemu opowiedzą, każdemu dadzą i są przy tym mili, sympatyczni. I naprawdę nie można o nich złego słowa powiedzieć. A przy tym fantastycznie kolorowi, fantastycznie wyglądają też w tych swoich ubiorach. Tak są tacy, żyją swoim życiem, ale to życie jest takie bardzo uczciwe i takie poczciwe. W gminie Raszyn żyją nie tylko Sikhowie. Można tu spotkać osoby ponad 40 różnych narodowości. Co możemy czerpać z tej różnorodności? No zawsze mi się wydaje, że różnorodność jest jakąś jednak, że fajnie jest, jak jesteśmy inni, tak? Jak się różnimy, bo się możemy od siebie czegoś nauczyć, tak? To tak jak od każdego człowieka. Ktoś ma inną kulturę, inną religię, gdzie indziej żył, tak? Skądś pochodzi. I że to jest fajnie pokazać tą inną kulturę ludziom po to, żeby oni zrozumieli pewne zachowania, tak? Zrozumieli pewną specyfikę całej tej społeczności. Jak od różnorodności my możemy się nauczyć, żeby to wyciągnąć jak najlepiej. Najlepszy przykład tutaj mogę pani dać, różnorodność, różne religie. Coś tam jest zabrane z każdej religii na naszej księgi. I to jest ten punkt, że jak można włączyć wszystko i dlatego też jest powiedziane, że Bóg jest jeden i drugi są różne, ponieważ w każdej religii, jak patrzymy albo czytamy też, wiele rzeczy są takie same, tylko inaczej opisane, inaczej powiedziane. Odwiedzając Gurudwarę możemy spotkać ludzi ze społeczności hinduskiej, poznać bliżej historii sikhizmu, a także uczestniczyć w ceremonii, podczas której przy dźwiękach tabli i harmonii śpiewane są przez kapłanów wersety ze Świętej Księgi. Na ceremonii kapłan wygłasza również kazanie, które wyjaśnia słowa wybrane na dany dzień. No, dzisiaj się właściwie generalnie o tym było. Czy jak mamy postępować, jakie są porównania w tym momencie, co my robimy w życiu, co dzień i tak dalej. Najpierw było śpiewane, potem on dał takie praktyczne przykłady. Nie taki górnolotny coś, ale taki, jak codziennie musimy postępować wobec ludzi, jak my robimy, na przykład pracą i tak dalej.
No, główne postawy, które są sekizm, to jest to, że my wierzymy, że wszyscy są równi. Bóg jest jeden. I tak zawsze mamy, że oczywiście wszystkie religii, każdego religii szanujemy, ale my wiemy, że drogi prowadzą do jednego Boga. Oczywiście są różne drogi. Aby wierni mogli praktykować słowo księgi, na tablicy umiejscowionej u progu świątyni codziennie wypisywany jest wybrany z księgi werset na dany dzień. Jest to myśl przewodnia, o której należy tego dnia pamiętać. Tu jest ważne, bo to jest Panjabi, a to jest pisane danego dnia. Bo zawsze jak się księga się otwiera rano, to pierwsze wersje, które są, my zawsze tego traktujemy jako no, dzisiejsze w tym momencie skazanie z tego księgi. I to właśnie jest później pisane tutaj. Dzisiaj jest pisane o tym po prostu, że no, trzeba pamiętać, że nasze sługi, które są do całego świata i do ludzi, pokój na świecie, bo to jest po prostu generalne w tym momencie wiele rzeczy, które są między słowami, się powtarzają. Ponieważ to jest to religii też pokojowa, wiele ludzi pytają tego, że jak religia zaczęła, to bardziej były osoby takie pokojowe na stadionie, ale końcówka, które są, to jest bardziej w tym momencie waleczne i tak dalej. A to nie jest tak, że religia się kompletnie zmieniła. Postawy są takie same, tylko jedna postawa też jest, że zawsze kto potrzebuje pomóc, to Sikh zawsze stanie na obronę tego osoby. Jakimi jeszcze zasadami kierują się na co dzień Sikhowie? I co znaczą dla Sikha symbole wiary, na przykład tak wyróżniający się na ulicach Raszyna turban? My zawsze wierzymy o tym, że rano jak się stajemy, oczywiście lekka modlitwa. Tak? Staram się raz w ciągu dnia być w świątyni codziennie. No wtedy oczywiście ukłon do księgi i tak dalej. Ale my bardziej wierzymy, i to jest właśnie naszej religii nauczone. To nie jest to, jaki zwyczaje są, albo co ty musisz robić według religii i tak dalej. To jest, jak ty postępujesz od rana do wieczora wobec swoich bliskich, nieznanej osoby, w ogóle dla ludzi i tak dalej. I co robisz, to jest bardzo ważne. Ja nie mam żadnych atrybutów, które są religii Sikhu. Ja nie mam turban, ja nie noszę nóż i tak dalej. Ja od początku nie miałem turbanu. Mój ojciec miał, mój starsze bracia mieli, ale ja nie miałem. Noszenie turban to też jest ważna sprawa. W tym momencie się bardzo dużo się dzieje. Pewny styl życia. Ja na przykład zjadam mięso. Ja na przykład piję alkohol. Jeżeli ja w tym momencie mam nosić turban, to dla mnie osobiście ja muszę zmienić swój styl życia. Nie tylko wyglądem, ale to jak ja żyję też. Nie mogę zjeść mięsa, alkohol odstawiam i tak dalej, wszystko. I to jest kwestia w tym momencie, czy ja jestem gotowy tego robić. Dla mnie to jest ważne, że w tym momencie ja pokazuję, jaki jestem, ale dalej robię sługa jako administrator świątyni, wszystko co należy. Tak, nie mam tego atrybutu. A to nie oznacza w tym momencie, że ja jestem jakiś inny albo wyrzucony z tego religii i tak dalej. I to jest właśnie, tutaj chodzi ta kwestia tolerancji. Czy dobrze, osoba nawet, której nie ma turban na co dzień, nie ma brody długi i tak dalej, służy jako administrator. Także tu pokazuje tolerancję. W świątyni wierni sami wykonują różne prace. Ktoś sprząta, ktoś inny gotuje, ktoś obsługuje szatnie. Wszystko odbywa się w ramach posługi dla świątyni i wspólnoty. Oczywiście zwyczaj, jeśli chodzi o sługa też tutaj, to jest właśnie, każdy przychodzi, ja mogę tak powiedzieć, jeśli chodzi o mnie, to jestem co tydzień tutaj, żeby świątać świątyni, a to nie jest w tym momencie, że nas nie stać albo nie możemy kogoś zatrudnić, bo w naszej religii to jest to, że my musimy robić własnymi rękami. Także to jest moja sługa wobec Boga, wobec świątyni, że ja to co tydzień przychodzę i świątam, po prostu jest brudny i tak dalej. W niedzielę w każdym pomieszczeniu i wokół świątyni jest gwarno. Ludzie rozmawiają na podwórku, wymieniają się nowinami, dzieci bawią się w sali socjalnej.
wszędzie słychać muzykę. Najbardziej przyciągającym i ruchliwym miejscem jest jadalnia, w której każdy zostaje poczęstowany tradycyjnymi potrawami indyjskimi. Tu jest jadalnia, tutaj tak jak Państwo widzą, kuchnia, gdzie ludzie dobrowolnie pomagają, żeby przeprowadzić się posiłek. Tej chwili oczywiście większe są mężczyzn, ale oczywiście no, kobiety też później przychodzą i pomagają. To są wszystko wegetariańskie, proste warzywa, mamy soczewice i tak dalej, taki, no, tylko wegetariański, nic innego nie może być. Przyprawy indyjskie, to wszystkie, które są po prostu z Indii, no, masala i tak dalej, to wszystko jest mieszane. Tutaj mamy te chapati robione i potem oczywiście ryż i tak dalej. Oczywiście tłok, także wejdziemy. Nasz przewodnik po Gurudwarze, JJ, z chęcią i was po niej oprowadzi. Podkreśla również, że Sikhów nie należy się obawiać. A to nie jest tylko do Polaków, to wszystkich też. Żeby w tym momencie, jeżeli chociaż każdy by miał troszeczkę więcej tolerancji w sobie, to mi się wydaje, że świat by było troszeczkę inny by wyglądało tak. Myślę, że świątynia sikhijska o tyle jest ambasadą trochę swojego kraju, że rzeczywiście dla niektórych osób, na przykład Polaków, może być takim w ogóle zaproszeniem do Indii, jakimś takim wprowadzeniem do Indii. Tylko oczywiście musi być tak, że ten Polak czy Polka przekroczył próg świątyni sikhijskiej, więc jakby muszą się nie bać i muszą wiedzieć, że w ogóle ta świątynia tam jest, że mogą tam wejść, że są mile widziani i że no jest to miejsce, gdzie warto wejść. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wielokulturowym Mazowszu, zajrzyj na stronę mazowsze.etnograficzna.pl. Podcast zrealizowało Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Partnerzy i patroni: Federacja Mazowia oraz Fundacja Picture Doc. Zadanie publiczne pod nazwą Wielokulturowe Mazowsze dofinansowano ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Utwór dostępny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa na tych samych warunkach.